my! Prowadzimy 1-0, gdzieś tam rozluźnienie się wkradło w naszą grę, bo słyszeliśmy z trybun ole, każdy myślał, że już będziemy sobie grać do końca i że tak spokojnie będziemy grać i nawet może strzelimy drugą bramkę, a tu boisko pokazało, że było całkiem inaczej i to nawet mogliśmy dostać my bramkę na 2-1 w końcówce. Na pewno dużo ćwiczymy tych stałych fragmentów, mamy wysoki skład, więc chcemy to wykorzystywać, fajnie, że wpada, także mam nadzieję, że będzie jeszcze wpadało dużo więcej. No. Niestety tak, jak wydawało się, że to już my kontrolujemy grę, dostajemy głupią bramkę i niestety tracimy te dwa punkty, bo mecz był na pewno do wygrania. No, w tym roku wystarczy spojrzeć na tabelę, jakie drużyny są na dole. Na pewno są to dobre drużyny i Górnik. Górnik też to pokazał w tym meczu. My powinniśmy być bardziej skoncentrowani i dowieść to zwycięstwo. Ta kartka, myślisz, że słuszna? Wiedziałeś o tym na pewno, że twoja żółta kartka jedna cię wyeliminuje? Tak, wiedziałem, ale zawodnik z Górnika mi się wydawało, że już stracił, gdzieś tam piłka mu stanęła między nogami, ja starałem się ją zastawić. Nie wydaje mi się, żeby to było faul na żółtą kartkę. Wiadomo, sędzia uznał to jako faul taktyczny, gdzieś tam przerwanie szybkiej kontry, ale on już piłkę według mnie stracił. Ja myślę, że każdy, kto dostaje szansę gdzieś tam zagrać za kogoś, kto wypadł, więc daje na pewno z siebie 100%, na pewno nie jest osłabieniem, więc wręcz może nawet coś wnieść nowego do zespołu, także mam nadzieję, że te występy nowych chłopaków będą tak jak do tej pory dobre i oby tak dalej.